Wróćmy na chwilę do tego tekstu. Teraz będę chciał omówić nie po kolei te wersety, tylko najpierw tą górną partię tekstu z tą dolną. Także zestawię górną z dolną, żeby nam się tak lepiej te logiczne związki pokazały. Czyli będziemy przy Jakuba 4 rozdziale 11-12 i 5 rozdział od 7 do 12. Dobrze, zaczyna się od: nie oczerniajcie drugich bracia. Kto oczernia, ten sądzi brata swego, oczernia prawo i sądzi prawo. Jakub nadaje pewnym postawom takie bardzo drastyczne sensy. Nie? Bo ktoś tam mówi, a oczerniłem, coś tam powiedziałem, taki drobiażdżek. Nie? A u Jakuba to wcale nie jest drobiażdżek, to jest poważna rzecz. Dalej. Ty zaś kim jesteś, że sądzisz drugiego? Oczerniając, ale musimy zawsze pamiętać o tym kontekście, że sytuacja tego, kto oczernia, jest bardzo bolesna. To jest przykładowo robotnik, który nie dostał zapłaty, a ma rodzinę na utrzymanie. Nie? Więc chcę pokazać, bo to jest w tym kontekście napisane. I rada: nie oczerniaj, bo to nie twoja rola. Nie? Czujemy, jak to jest próba. Szczęśliwi jesteście, radujcie się, gdy wpadacie w rozmaite próby. Tu jest ta próba podana tak bardziej precyzyjnie, konkretnie, żeby nam uzmysłowić, jaka to jest próba. Nie? No. Dobra, a po co jest pośrodku? Jeśli jednak prawo sądzisz, oczerniając, nie jesteś wykonawcą prawa, bo jaka jest nasza rola? Być wykonawcą prawa. A sędzią? Czy ktoś nam taką rolę przeznaczył? Jeden jest prawodawca, który może zbawić i zniszczyć. Więc nie galopuj się zbyt daleko w tej swojej krzywdzie, bo tutaj krzywda była autentyczna. A jednak taki kierunek, nie? Jakże to obrazuje ten fragment, w którym teraz chodzimy, właśnie język. No bo co to jest oczernianie? Wypowiadanie. Oplanie językiem. Wypowiadanie słów, ale które tak naprawdę powinny należeć do Pana Boga, nie dla nas. No właśnie, wchodzimy w nieswoje kompetencje. Tu jest wyraźnie, wchodzimy w nieswoje kompetencje. Proszę. To jest kompatybilne z tym, co mówił Paweł w liście do Koryntów. Wy, którzy macie sądzić, i tam wymienia, pod sąd wołacie swoich braci i przed niewierzącymi niesprawiedliwych sędziów chcecie sprawiedliwości? Mhm. Mhm. Tak. No, dzięki za ten przykład, bo to jest dobra ilustracja tego, o czym tu mówimy. W każdym razie tutaj mówi, że ty sobie tylko oczerniasz. Mam krzywdę, bo nie daje mi zapłaty i oczerniam go, bo on jest taki, 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 taki. A tutaj pokazane, że wkraczasz nie swoje kompetencje. Masz mieć inną postawę względem tego, kto cię tak traktuje. Jaką postawę, jak myślicie? Jak Szczepan reagował na tych, którzy w niego ciepali, przepraszam za śląską gwarę, ciepali kamieniami? Modlił się. To jest łatwo? Rzucają w ciebie kamieni, a ja się modlę, Boże, nie policz im tego, bo nie wiedzą, co czynią. No ale do czego my równać mamy? No dokładnie. Pan Jezus też tak powiedział, nie? Więc chodzi o to, żeby mieć tą świadomość, żeby nie bagatelizować, żeby w poczuciu własnej krzywdy, swoich racji, nie stawać w nie swojej roli. Bo no, czym jest, kiedy ktoś, człowiek staje w miejsce Boga? No, poniżej. Tutaj rzecz ciekawa, tutaj akcent u góry pada na to, że jeden jest prawodawca i my nie możemy być sędziami. Na dole zaczyna się od tego, żebyśmy byli cierpliwi. Czyli wezwanie do tego, który tak oczernia i jest taki pokrzywdzony, to oprócz tego, co mówiliśmy przed chwilą, jako komentując postawę Szczepana, to tu jest jednak, żeby być cierpliwy aż do przyjścia Pana.
Czyli nie wchodź w rolę sędziego, raczej bądź cierpliwy. Nie? I przykład o rolniku, który daje odpowiedni deszcz. Bądźcie cierpliwi, bo utwierdzajcie swoje serca. Nie? To jest kierunek, którym powinniście podążać zamiast tego oczerniania albo, jak za chwilę powie, tego, jak to powie, wzdychania przeciwko braciom. I myślę, że warto byłoby przypomnieć sobie w tamtym czasie, czym był ten wczesny deszcz i czym był późny deszcz, bo myślę, że my jako tutaj... W innej szerokości geograficznej. Rolę, myślę, że możemy to inaczej. Taka ciekawostka. Wiecie, kiedy było żniwo jęczmienne w Izraelu? W marcu. Żniwo, nie? Pomyślcie o żniwie w Polsce w marcu. No, tak. Żniwa pszeniczne później były w pięćdziesiątnicę, czyli około półtora miesiąca, dwa miesiące później. A jesień to już była taka finalizacja zbiorów na święto namiotów. No i te deszcze późne gdzieś tam, nie w tym, w tych okresach, bo ta płodność ziemi była w innym przedziale, ale to rzeczywiście dygresja. W każdym razie zachęta do cierpliwości i myślę, że ten tekst też jest co do sensu podobny do tego, co Paweł mówił, żeby się najmilsi, nie mścijcie się sami. Pomsta do mnie należy, ja odpłacę. Nie? Jeśli można wcześniej, o ile to od was zależy, ze wszystkimi miejcie pokój. Także wzywa do cierpliwości. Teraz tutaj podtrzymuję to wezwanie do cierpliwości jeszcze raz. Za przykład weźcie doświadczenie zła, cierpliwość proroków. Właśnie, doświadczenie zła. Oni mają nie oczerniać, mimo że doświadczają zła. Nie? To jest bardzo istotne. Nie? A to jest trudne, jak mówisz. No, to jest trudne. Ale no, tego jesteśmy tu uczeni. Po prostu. I oto za szczęśliwych uważamy tych, którzy wytrwali. Szczęśliwi ci, ten pierwszy, 12 werset pierwszego rozdziału. Szczęśliwych to wytrwał w próbie. Nie? Widać ten związek logiczny tych dwóch części. I o wytrwałości Hioba. No tu jest Hiob przywołany. A już cierpienie Hioba, no to już jest jakieś symboliczne, nie? Wielce wyraziste, więc... Nie dał ci pieniędzy, patrz na proroków, którzy cierpieli, patrz na Hioba i miej inną postawę, czyli jaką? Nie wzdychaj, sędzia stoi u drzwi, ja pomsty dokonam, jak mówi gdzieś to samo Paweł. I tutaj jest fragment, który może sprawić pewne trudności. Ten 12. Bo tu mówi, nie wzdychajcie przeciw sobie nawzajem, chcąc nie chcą, wyszło mi w paraleli do tego, ten 12 werset, żeby nie przysięgać ani na niebo, ani na ziemię, ani jakąkolwiek inną przysięgą, niech tak będzie tak, a nie, abyście nie popadli w hipokryzję. Dwie rzeczy w tym fragmencie, no, chciałbym powiedzieć o tej trudności. Pierwsza z nich to jest kwestia tego ostatniego słowa hipokryzja, które jest w tym przekładzie. Natomiast jak zobaczycie w każdym innym, albo prawie w każdym, bo Biblia Gdańska, jeśli dobrze pamiętam, też idzie w tym samym kierunku, jest, abyście nie popadli pod sąd. I w tym momencie, jak się porówna werset 9 z 12, aha, tam jest sędzia, nie bądźcie tacy, abyście nie popadli pod sąd, więc jakaś idea sądzenia jest i u góry, i na dole. Gdyby to nie było hipokryzja, tylko pod sąd. Ale delikatnie. Dlaczego jest hipokryzja albo pod sąd? To są dwa różne słowa, dwa różne określenia. I to jest właśnie taka subtelna różnica między tekstem greckim, tak ogólnie mówiąc, ja to nazywam NA, czyli Nestle Aland, bazujący na aleksandryjskich głównie tekstach,
a tekstach bizantyjskich, czyli to jest cesarstwa wschodnio rzymskiego, jest subtelna różnica. Właściwie co do ilości liter są dokładnie takie same, tylko w jednym jest spacja, a w drugim nie ma spacji. Taka jest różnica między tymi, tu jest spacja, tu nie ma spacji. Bez spacji jest słowo hipokryzin, a ze spacją hypokryzin. I akurat suma tych dwóch słów nie jest tym samym, co rozdzielone te słowa. Nie? Bo to jest, czasem tak jest, że suma słów często bywa tym sama. Tutaj nie. Hipokryzin to jest hipokryzja, czyli obłuda. A hypokryzin to jest podsąd, bo samo to kryzin jest sąd, nie? I popatrzcie, a czy trudno pisarzowi, znaczy temu kopiście zrobić taki mankament, nie? Że zrobi spację, albo ktoś to następny kopił, była delikatna spacja, aha, tu była spacja, to ją jeszcze tak wyraźniej zrobi. Nie wiem, czy była spacja, czy nie była pierwotnie. To jest przekład, który tą spację nie uwzględniał, więc jest hipokryzja. Ale ja też ten fragment próbowałem sobie skomentować, więc żebym nie strzępił języka, to przytoczę ten maleńki fragment. Tu jesteśmy przy 5.12. Nie, co dalej jeszcze, przepraszam. Uciekłem tego, tutaj znajdę. Wydaje się, że w tekście pasuje wersja ta Nestle-Aland, którym jest podsąd, gdyż idea sądu jest właśnie tą ideą, która spaja cały ten fragment. Jednak warto zwrócić uwagę na coś jeszcze. Termin hipokryzja, gdybyśmy szli tym torem, musi nam przypominać, no właśnie, co wam przypomina hipokryzja jako pewien termin, który jest obecny w nauczaniu Pana Jezusa? Obłuda. Obłuda, a gdzie jest skomasowana ta obłuda w wypowiedzi Pana Jezusa? Mateusza 23. Biada wam uczeni w piśmie, obłudnicy, czyli hipokryci. Tam jest to słowo. Biada wam obłudnicy. Więc termin hipokryzja, oprócz tego, że znaczy obłudę, to jeśli pobrzmiewa nam to, co powiedział Pan Jezus, a jak inaczej nazwać to, co mówił Pan Jezus, jak nie wyraz jego sądu nad tymi ludźmi. Biada wam groby pobielane i tak dalej, nie? Więc może ta hipokryzja być też synonimiczna z sądem, wyrazem sądu jakby, nie? Także niekoniecznie te dwa sensy muszą się wykluczać, a mogą być zawarte w sobie. Mówienie o kimś hipokryto, czy kiedy Bóg tak określa kogoś, bo to jest bardzo istotne, że to nie nasza rola, nie? Tak określać. Natomiast to jest też wydanie sądu, czyli powiedzieć pod sąd, czy wpaść w hipokryzję, to gdzieś jest co nieco synonimiczne. Natomiast najbliższy kontekst, sam 12 werset, gdybyśmy się przyjrzeli, sam 12 werset, to mówi, niech wasze tak będzie tak, a nie nie. Więc gdyby był odwrotnie, moje tak jest nie, a moje nie jest tak, czym to jest, jeśli nie hipokryzją właśnie? Mówię tak, a myślę nie, nie? Czyli mam zewnętrzną coś innego od tego, co jest wewnątrz. Człowiek o rozdwojonej duszy. Tu jest znowu człowiek o rozdwojonej duszy. W zachęcie początkowej cały czas do wytrwałości i ten 12 werset mi się bardzo stara z 11 z tym Hiobem. Więc oczywiście myślę, że to ma tutaj związek z postawą Hioba i wytrwałości Hioba. Gdyż rzeczywiście przychodzili inni do niego, tak? I proponowali mu jakieś rozwiązanie, tak? Z jednej strony początkowa historia Hioba też pokazuje, że Hiob próbował coś tam grać z Panem, handlować cokolwiek, tak? Ale z drugiej strony ta wytrwałość, do której nas tutaj właśnie Jakub zachęca, abyśmy po prostu szukali tej wytrwałości, bo to nas zbliża właśnie ku mądrości, a tam mądrość ku miłości, pokazuje nam, że wierny tak naprawdę jest tylko Pan Bóg i wskazuje nam na te przymierze bezwarunkowe, które zawarł z Abrahamem. I to też jest jakieś prawo, tak? A drugie prawo ma warunkowe Mojżeszowe, gdzie rzeczywiście tutaj człowiek uchybił i Pan Bóg patrzył poprzez pryzmat psalmu 110, że Pan przyrzekł Panu mego, prawda, i pewną rolę wykona, że rzeczywiście
ten, który może przysięgnąć i to będzie prawdą, na co przysięgnie z Panem. Że człowiek zawsze może zawieść. Nie? Dlatego mamy nie przysięgać. Znaczy mieć tak albo nie, tak? Okej. W każdym razie mi chodziło tylko o pokazanie związku hipokryzji z wyrazem sądu i że w kontekście tak, tak, nie, nie, to pokazuje. Natomiast co do, mam znak zapytania jeszcze co do logicznego sensu w tym miejscu. Podsumowałem, też przytoczę pewien fragment z mojego komentarza. Wydaje się, że odbiorcy listu, zwłaszcza ci biedni, mieli problem z zachowaniem tych postaw, czyli tego nieoczerniania i tego, by nie wzdychać przeciwko drugim, jak to ujmował. Jest to więc zachęta do trwania przy Bożych standardach, niezależnie od tego, jak wielkie próby mogą nas spotkać. Istotą tej cierpliwości jest zatem pozostanie wiernym Bożym prawom, bez względu na to, jaką cenę przyszłoby zapłacić. Wymienia tu zatem trzy postawy, które mają wspólny mianownik. Podlegają pod Boży sąd. To jest obmawianie, narzekanie i to przysięganie. Dobrze, musimy przejść dalej do tej centralnej części tego miejsca, czyli wersety 4.13 do 5.6. To jest część B, B1 i chyba C w środku będzie jeszcze. Teraz tak, przychodź teraz, nie? Przychodź teraz, to będzie miał takie dwie grupy odbiorców. Przychodź ty, który tak mówisz. Tam poniżej będzie przychodź jeszcze inny, ale to najpierw tego, przychodź tym. Dzisiaj, jutro pójdziemy tu i tam do tego miasta, będziemy rok, pohandlujemy, osiągniemy zysk. O, takie sobie ambitne plany. Zamiast tego powinniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyć i uczynimy to lub tamto. Nie? Czyli w tej postawie no, nie jest nic złego w planowaniu różnych rzeczy, no to żeby nie popaść w jakąś przesadę, nie? Ale to jest takie planowanie, poleganie wyłącznie na sobie. To nie jest ta postawa, która była w głównym akcencie, żeby być poddanym Bogu. A teraz co jest pomiędzy? Nie znacie jutra. Nie? Czym wasze jest życie? Parą jesteście, krótko ukazującą się, potem też i znikającą. Teraz jednak chlubicie się w pysze waszej. Wszelkie takie chlubienie się w pysze właśnie jest złe. Chlubicie się w pysze. A pokornym daje łaskę, tam mieliśmy w tym centralnym fragmencie. Czyli wyraźnie widać było, że w tym centralnym akcencie jest położony na antyprzykład w stosunku do tego. I poniżej mamy drugą postawę. Przychodźcie teraz bogaci. Zobaczcie to podobieństwo tych dwóch fragmentów. Przychodźcie tutaj, nie? Czyli bierze, chodźcie do mnie, to myślicie tak, wy myślicie tak. Czyli zestawię jak gdyby dwie grupy tych no, bogatych, tak trzeba powiedzieć, nie? Bo chyba o jednych i o drugich możemy powiedzieć bogaci, mimo że tylko w dolnej części tak są nazywani. Zapłaczcie, lamentując z powodu nieszczęść na was przychodzących. Bogactwo wasze zgniło, a szaty wasze zostały zjedzone przez mole. Ja to widzę taką proroczą wizję tego wszystkiego, co się stanie z tym skrzętnie gromadzonym bogactwem. Złoto wasze i srebro przerdzewiało, a jad ich będzie wam na świadectwo i strawi wasze doczesne ciała jak ogień. Zgromadziliście skarby na ostateczne dni. Takie dosyć mocne słowa. Poniżej kontynuacja jakby tego opisu. Żyliście w zbytku i w przepychu na ziemi. Wykarmiliście serca wasze jak w dzień rzezi. To jest taki obraz, nie wiem, czy do końca czytelny może być dla nas. Co to znaczy? Wykarmiliście się jak w dzień, czy na dzień rzezi można też oddać. Czyli nie wiem, czy czujecie tę metaforę. Co się robi ze zwierzakami przed zabiciem? Tuczy. No tuczy się, one muszą dużo ważyć, być takie mięsne. Wtedy się zabija. Kudrlaków się nie zabija, nie? I ten bogacz jest przyrównany. On się tuczył, zbierał, tak na rzeź się zbierał. No takie bezsensowne po prostu podejście. Pokazuje, że bez Boga no to jest absolutnie pozbawione jakiegokolwiek sensu. A co jest pomiędzy? A no właśnie, ta zapłata robotników, nie? Którzy wołają. Krzyk doszedł, ten krzyk robotników doszedł. Czyli to też jest z jednej strony nagana dla tych bogaczy, ale jednocześnie pokrzepienie dla tych biednych, tych pokrzywdzonych, nie? Proszę. Tutaj srebro i złoto, które zaśniedziało, tak, niektórych tłumaczeniach, to jest to bogactwo, które zupełnie do niczego ten
łatwiejszy, prawda? A w dalszej części czytamy, w jaki sposób to zostało zdobyte. Właśnie. To naprawdę w ogóle mi nie jest potrzebne. Kiedy gdzieś to tam podam, czy mi się z tego cieszę, a jak to osiągnąłem? No, nie na wyzysku. Tego, co im się należy. Tak, na wyzysku. To jest takie chińskie przysłowie, które mówi, nawet jakbyś miał 1000 materacji, spać możesz i tak tylko na jednym. Nie, ja się zastanawiam, taka mała dygresja. Ktoś jest miliarderem, nie? I powiedzmy ma bogactwa $1 miliard. To jaka jest mu różnica, czy ma 1 200 000 000 czy 800 000 000? Księga Przypowieści to tłumaczy. Dołóż bogatemu, a nic to nie zmieni. No nic. To nie będziemy wchodzić w tą liczkę. Ale tu jeszcze skazaliście, zamordowaliście sprawiedliwego. Nie sprzeciwia się wam. Nie? Czyli wielka nagana i dla jednych, i dla drugich. Jak powiedziałem wcześniej, ten fragment tak podaje nam więcej szczegółów do tych bogatych, których mieliśmy na początku, jeszcze ich tak nie umieliśmy dookreślić. Nie? A tutaj są już tak bardzo wyraziście pokazani. Kogo miał na myśli mój z bogatych? Ja tam zrobiłem w którymś momencie dygresję. Pamiętacie, że nie można mówić, że ktoś bogaty to z definicji jest pod kreską. Nie? No nie ma takiej definicji. Natomiast tu chodzi o konkretnych bogatych, nie? O taki zestaw postaw tych bogatych. No i w konkluzji środkowej jeden prosty werset. Tak się tam zawieruszył gdzieś, jakby tam nie wiadomo po co tam był, nie? Tu bogaci, a tutaj czyk. Taka idea. Piękne przesłanie, fundamentalne przesłanie. Bo to jest uniwersalna zasada. Ona się tutaj urodziła, wykuła, bym powiedział, w tych problemach, tych biednych i bogatych, tych, którzy ciemiężyli, tych, którzy byli ciemiężeni, ale jedna jest uniwersalna zasada. Kto umie dobrze czynić, a tego nie czyni, to grzeszy. To jest... Zatrzymajmy się przy tym wersecie, bo myślę, że on jest warty, żeby coś więcej o nim powiedzieć. Optymista. Jak zostaje do roboty. Nie? I to jest standard. I my to wiemy. Ale tak naprawdę mechanizm działa tak. Dobrze pomyślałeś, ale tego nie zrobiłeś. Czyli powiedziałeś tak, ale potem powiedziałeś nie. Nie wykonałeś tego, co w twoim sercu ten. Czyli mogłeś dobrze zrobić, a nie zrobiłeś. No po prostu jesteś grzesznikiem. Nie? Rozdwojonej duszy, podwójnej duszy. No, to może dwie dusze, nie? No. Ja tutaj skomentuję. No. Odbiorcy listu jako znający. Odbiorcy listu jako znający Boże wymagania nie mają żadnej wymówki, że nie czynią dobrze według woli Bożej. Tekst ten również stanowi uniwersalne przesłanie, bo chciałbym z tego rzeczywiście zrobić coś uniwersalnego, mimo że on jest w określonym kontekście, ale co do przesłania jest naprawdę uniwersalne. Grzechem jest nie tylko uczynek zły, ale postawa bierności, zaniechania. To grzech duchowego lenistwa, które Pan Jezus tak mocno potępił. W przypowieściach pamiętacie o tych sługach. Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Trzeba było więc złożyć moje srebro u bankieru, a ja po przyjściu odebrałbym to, co moje z zyskiem. Dlatego zbierzcie od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie obfitować, a temu, kto nie ma i to, co ma, zostanie zabrane. A tego bezużytecznego sługę, który wiedział, jak dobrze czynić, a nie czynił. To jest ilustracja tej zasady. Wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Owa bierna postawa została też potępiona w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, gdzie kapłan i lewita przeszli obok potrzebującego, choć nie uczynili mu nic złego. To winni są grzechu zaniechania. Kto zatem wie, jak dobrze czynić, a tego nie czyni, jest to jego grzech.
Myślę też, że grzech zaniechania to jest też element, owoc martwej wiary. To nie jest bez związku z tym wywodem, wiara bez uczynków jest martwa. To jest ilustracja, przykład martwej wiary. Wiem, co mam zrobić, a nie robię. Sorry, to jest mocne, ale trudno mi znaleźć inne uzasadnienie dla tego. Dobrze, wchodzimy w ostatni fragment listu Jakuba. Patrzę na zegarek i uśmiecham się, to znaczy, że na pewno zdążymy. Cieszę się, że nie miałem pomysłu, jak zrobić, żeby ten materiał w 4 godziny zmieścić, ale widzę, że zostało to pobłogosławione. Czy mogę jeszcze coś dorzucić? Możesz, pewnie. Tylko jeden werset. 1 Samuela 12:23. Mhm. Samuel mówi o narodzie izraelskim, o ludzie, którego był, służył jako prorok. Również ja jestem daleki od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Powszem uczyć was będę drogi dobrej i prawej. Wszystko się z tym tak wiąże. Tak. Czyli grzech zaniechania w modlitwie, że o coś powinniśmy się modlić, a nie modlimy się. Który to był werset? Można powiedzieć? Nie, ale to jest kontekst taki, kiedy Izrael odrzuca Boga jako króla. I to jest ważny kontekst, że po prostu właśnie w tym momencie Samuel mówi, a ja i tak będę się za was modlił. Tak jest. Podaj ten numerek. 12:23. Pierwsza Samuela. No. To nie jest tak, bo jak się tak wyglądali, to sobie teraz idźcie i mam was w nosie. No właśnie, to jest mocny, bardzo mocny tekst. Pomimo tego, jacy byli, on zanosi modlitwę, nie? To jest ważne, żeby nie myśleć, że modlitwa musi być tylko wtedy, kiedy jest jakaś relacja pozytywna. No zresztą przykład Szczepana, który przywoływaliśmy, o tym świadczy, nie? Jest kamienowany, a się modli, nie? No, wbrew logice, zupełnie wbrew rozsądkowi, ale po Bożemu, zgodnie z Bożą wolą. Dobrze, mamy ten ostatni fragment. Taki najcieplejszy mi się wydaje fragment w liście, tak na koniec, takie wytchnienie, bym powiedział, po tych ciężkich słowach. Mam go w związku logicznym, jak widzicie, z tym wiarą martwą i wiarą żywą. Mam też w kontekście tego języka, nadużywania języka i tej mądrości demonicznej i mądrości z góry. Mam to jakby w kontraście. I już na początku mówiłem, żebyśmy zwrócili uwagę, jak język używany jest w tej, ponieważ on jest, mówię, w paraleli do języka, tam bardzo taki negatywnym sensie był pokazany, a jak tu jest język pokazany? Wydaje mi się, że to pokazuje pewne czyny wiary, te pozytywne czyny wiary, tak cały ich rejestr pokazuje, ale związany jest z modlitwą właśnie. Nie? Nie wiem, czy myśleliśmy o modlitwie, że to jest uczynek wiary. Wiesz, niektóre teolodzy i filozofowie do spółki razem zastanawiają się, jakby w ogóle filozofia, a jakby w ogóle modlitwa mogła działać, skoro Bóg jest Bogiem nad wszystkim, tak? I jak to jest, wiesz, zadają sobie takie pytanie. Osoby, które jakby zatrzymają się troszeczkę przed tymi głębokimi pytaniami, jak w ogóle modlitwa jest możliwa, w sensie sprawczości, no mogą po prostu korzystać z tego, co Jezus mówi, módlcie się, co Stary Testament mówi, módlcie się, a ja wam dam znać, że po prostu te modlitwy nie są puste, tak? No i to jest ważne, że jeżeli jesteśmy w tym miejscu jakby postrzegania modlitwy jako jednak pewnego realnej interakcji, jakkolwiek nam się to teoretycznie czy filozoficznie jakby tam trudne być do objaśnienia, do opisu, to wygląda na to, że przynajmniej mamy przykłady biblijne, że Bóg tak się ujawnia. Odpowiada na swoje słowa, tak? I odpowiada. I teraz kolejny przykład. Ja się będę modlił, a my wiemy, że po prostu Bóg będzie odpowiadał. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, w tym momencie rozumiemy, że angażujemy rzeczywistość, która przekracza naszą obserwacyjną jakby tą część rzeczywistości,
i wprowadzamy ją jednak tutaj. Chcemy ją wprowadzić, żeby zaistniała pomiędzy nami i w tym momencie to zaczyna na ten pewien sposób funkcjonować jak działanie, jak po prostu działanie. No, czyli mówiąc po prostu czyn wiary. Bo to jest pochodna wiary, że się człowiek modli, no bo jak inaczej? Proszę. No, można by tutaj dorzucić do tego, co wspomniałeś, Marku. Kiedy demon nie chciał wyjść z człowieka, Pan Jezus mówi do 12, że ten rodzaj chodzi przez modlitwę i przez post. Czyli wskazuje nam poza wszelką mądrością ludzką, filozofów czy różnych uczonych, którzy różnie nauczają w temacie modlitwy, czy ta relacja powinna być, czy nie powinna być, prawda? Tak. Że Bogu podoba się, kiedy człowiek się do Niego zwraca, kiedy się modli. To jest miłe, kiedy my się do Niego zwracamy. Kiedy pokazujemy swoją niskość, niżowność swoją, prawda? Tak. Dobrze, czyli kiedy sobie wyjaśniliśmy, że modlitwa jest pochodną wiary, więc modlitwa w kategorii uczynku dla mnie to jest jedno, znaczy równoznaczne bym powiedział, ale zobaczmy, co się dzieje w liście Jakuba. Są trzy sytuacje w życiu. Znosi udrękę ktoś z was. I to pewnie nie jest taka sobie udręka, bo o tym, jaka to może być udręka, przed chwilą czytaliśmy. Nie? Ale też raduje się ktoś i choruje, nie? I zobaczmy trzy odpowiedzi, co mają robić w kontekście używania języka, nie? Bo to wydaje mi się jest istotne. Masz udrękę? Módl się. Mów do Boga, albo nawet myśl, bo czasami modlimy się po cichu też, ale... Okej, dobra. Ale niech się modli. Czyli to jest piękny sposób użycia języka. Bo można jeszcze oczerniać, tak? Co można jeszcze? Można narzekać. Czujecie, że to jest troszeczkę tak... nawiązuje do tego, co przed chwilą było. Znosisz udrękę? No się masz modlić. A radujesz się? Niech śpiewa. Używa języka? To jak? Nie? Nie, że tam iskierka mała, cały las zapala, taki podły taki organ, który tam za wszystko rozpala krąg życia, rozpalony przez gehennę. Nie, tym językiem można tak piękne rzeczy robić. Choruje ktoś z was? Niech przywoła starszych zgromadzenia, eklezji, tak, zboru. Niech się modlą nad nim. Niech używają języka w taki właśnie sposób. Namaściwszy go oliwą w imieniu Pana. Ale ja myślę, że to też mamy taką instrukcję tutaj akurat w tym fragmencie tego listu do tego, co było w początkowej fazie tego listu, że były modlitwy niewysłuchane wskutek jakichś złych czynów. Tak? Źle prosicie, bo na co chcieli wykorzystać? Na zaspokojenie swoich żąd, swoich namiętności, nie? A tutaj zupełnie inny kierunek. To jest modlitwa słuszna. Zupełnie nie ten duch. No, słusznie. A teraz ilustracja do modlitwy. Eliasz. Był człowiekiem mającym podobne doznania co my i pomodlił się modlitwą. Taki tutaj jest trochę, może po polsku to brzmi, pomodlił się modlitwą. Nie? To ktoś polonista zacząłby to zaraz poprawiać, nie? Że to tak nie po polsku brzmi. Ale dla mnie to jest piękne. Piękny hebraizm, nie, Darku? Pomodlił się modlitwą. Narzekał narzekaniem wielkim. Na przykład, nie? Śmiercią umrzesz. I tak dalej, i tak dalej. To są pewne takie językowe charakterystyczne dla języka hebrajskiego, a tak, chociaż to jest pisane po grecku, pamiętam, no ale kto to pisze, nie? Więc on, mimo że pisze po grecku, to myśli trochę inaczej, po hebrajsku dokładnie. Dlatego nawet jak rozpatrujemy teksty greckie Nowego Testamentu, to i tak nazywamy to hebrajską retoryką biblijną, bo język jest wtórny w stosunku do tego, jak się komponuje teksty w tym duchu hebrajskim. Więc Eliasz. Tutaj mamy rzeczywiście, jeżeli przychodzimy jakieś doświadczenia, najczęściej nie rozumiemy, a my się modlić, tak?
ale z drugiej strony mamy kolejną instrukcję, że po prostu jeżeli tak rzeczywiście na skutek tego wszystkiego następuje coś, tutaj pokazana choroba, tak? Wskazani są starsi, bo być może ja jeszcze nie potrafię się mówić, tak? Może ci starsi mają wskazany właściwie kierunek rozmowy z Panem Bogiem, bo żeby po prostu polegać na nim, tak? Żeby wskazać właściwą formę tej modlitwy i generalnie nakreślić, jak należy z Bogiem rozmawiać. Może jeszcze nie potrafię się. W tej modlitwie jest ich więcej niż on sam, prawda? Głośniej, Heniu. Nie słyszę. Dobrze, kontynuujmy. Eliasza wróćmy. Kwestia modlitwy i starsi. No to są instrukcje, zgadzam się absolutnie i powiem, że parokrotnie byłem proszony już o takie odwiedziny do osoby chorej. Chociaż tu osoba chora może być niekoniecznie fizycznie, bo ten podwójny aspekt warto wziąć pod uwagę, bo kontekst pokaże nam, że to może chodzić i o jedno, i o drugie, a może bardziej o to drugie, niekiedy, bo no właśnie, ale za chwilę do tego dojdziemy, za chwilę to będzie, bo to pomału, idźmy po kolei. Eliasz, jest ilustracja, no, że w jakimkolwiek jesteś sferze, w jakimkolwiek stanie, modlitwa może być dla ciebie wielce pomocna. I to wymienię tylko trzy. Ja myślę, że lista jest nieskończona. Każdy z nas może sobie dopisywać swoje własne okoliczności. I Eliasz pomodlił się modlitwą, by nie padał deszcz. Ponownie się pomodlił. Co się stało? Najpierw nie padał przez 3 lata i 6 miesięcy. A ponownie się pomodlił i zaczęło lać. Ziemia wydała owoc. To pokazuje, no, czym jest ta modlitwa, jak ona skutkuje. Dzięki Bożemu postanowieniu, bo to znowu nie chcę dyskutować o tym. Bóg chce, żebyśmy się modlili i Bóg chce odpowiadać na nasze modlitwy. No. Chwała ci, Pani, za to, że tak chcesz, nie? No. Dobrze, a teraz co jest w środku? Modlitwa wiary uzdrowi słabnącego i podniesie go Pan. Tu zachęta, wyznawajcie jedni drugim upadki. A, czyli tak już mówię o tym, choruje ktoś między wami, no to może to w grę wchodzą jakieś upadki, jakieś inne rzeczy, w sensie choroby duchowej. Gdybyśmy wzięli tylko list Jakuba, no takim upadkiem jest oczernianie braci, tak, narzekanie na braci, nie? Mimo że mam rację, mimo że krzywdy doznaję. Ja specjalnie powtarzam ileś razy ten wątek, żebyśmy wyczuli, w jakim duchu mówi to Jakub, bo my nie zawsze tego typu rzeczy chcemy uznawać za upadki. To się wydaje takie naturalne, że możemy sobie pofolgować języczkiem. Dobrze, więc mamy to robić, wyznawać. Modlitwa może podźwignąć. A jeśli były grzechy, które popełnił, zostaną mu odpuszczone. Nie? Czyli jest taka też oczyszczająca moc takiego wezwania starszych i ten tekst wiele może skuteczne błaganie sprawiedliwego. I może wiele tylko dlatego, że Bóg chce. To jest Boża wola, żeby modlitwa sprawiedliwego, Bóg chce na taką modlitwę odpowiadać. No znowu, to się wymyka gdzieś z naszej logiki, ja bym powiedział do końca, nie? Ale jeśli Bóg chce, żebyśmy się modlili w takich kwestiach, to po prostu to róbmy. No, po prostu to róbmy w akcie posłuszeństwa, w akcie pokory, w akcie zaufania, właśnie w akcie wiary. Dlatego ja mówię, że tu jest cały przegląd uczynków wiary. Dlatego według mnie koresponduje ten fragment z tym fragmentem, który mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. To po prostu jest rejestr pewnych uczynków wiary z akcentem na modlitwę. Z akcentem na modlitwę. Zadanie tej modlitwy jako czegoś realnie sprawczego jest ekstremalnie pokazane po Eliaszu. No. Deszcz. I 3 lata i 6 miesięcy nie było. Później niech będzie już zresztą. Wiadomo, kontekst Eliasza pamiętamy, jaki jest, ale rzeczywiście idea za tym jest taka, jak powiedziałeś. Ale jest jeszcze jedna. W tym przykładzie nie wiem, czy to brzmi tak dobrze. I chciałbym zobaczyć to rzeczywiście, ale w Biblii no i Jakub pozwala sobie na taki miły ukłon w kierunku odbiorców. No, bo to przyjdzie tak, że Brytyjka mówi, Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Tak ma Brytyjka przynajmniej.
podobne doznania, co my tutaj jest. No, więc to jest ciekawe, bo w momencie doznania to możemy powiedzieć, że mamy podobne sytuacje jak my, mhm. Ale jeżeli był podobnym do nas, no to też nieźle brzmi tak czy siak. Tak. Tak czy siak. W momencie, gdy życia sprawa mówi, nic nie stoi i specjalnie nam przeszkodzi, abyście byli jak on. Tak. Mające podobne doznania, tak mają terminie złota. Czyli mające doznanie jest w Grece akurat, a to jest już sposób przetłumaczenia, absolutnie zahaczający o sens ten sam, jak najbardziej. Tak, dokładnie. Dokładnie. Finalna fraza całego listu. Jeśli ktoś z was został odwiedziony od prawdy, a zawróciłby go ktoś, niech wie, że ten, kto zawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuję duszę od śmierci i zakryję mnóstwo grzechów. Kolejny uczynek wiary tu jest wyakcentowany w kontekście tej modlitwy, o której mówi wcześniej, nie? Że grzesznik zostaje odwiedziony od prawdy. I teraz myślę, że każdy z nas myśli odwiedziony od jakiegoś kłamstwa. Ale prawdę chcemy rozumieć niekoniecznie jako coś, co jest logicznie, sensualnie prawdziwe, tylko prawda to jest życie i kłamstwo to jest życie. Żyj w życie, chodzenie w prawdzie, nie? Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Prawda nie rozumie się jako kategoria logiczna, tylko kategoria sposobu życia. I prawdziwe życie to jest zjednoczone serce, to jest nie rozdwojenie duszy, tylko zjednoczenie. To jest prawda. To, co na wewnątrz, to i na zewnątrz. Prawdziwy Izraelita, bo nie ma w nim fałszu. Nie? I tak, chciałbym, żebyśmy takie teksty czytali w taki sposób, a nie przez pryzmat tego, jak my rozumiemy termin prawda i będziemy o doktrynach prawdziwych i fałszywych dyskutować. To może mieć jakieś tam piąte czy szóste znaczenie. To owszem, nie? Ale chodzi, żeby się skupić, list Jakuba się skupia na tym, jak żyjemy. Nie? Jak żyjemy. Także to jest pewien fundament, o którym tu mówi. I więc możemy kogoś, grzesznika, z jego błędnej drogi, no właśnie też potwierdza, z błędnej drogi, z błędnego sposobu życia, który jest kłamstwem, a nie prawdą w sensie Bożej woli, Bożej drogi. Uratuje go od śmierci. Koniec listu. Koniec listu. 4 godziny omówiliśmy cały. 4 godziny minęły, tak, to prawda. Ale jest dobry zwyczaj, żeby na koniec pewnych rozważań spróbować skondensować, o czym to było wszystko. Nie? Ja spróbowałem to zrobić w takich 3-4 krótkich akapitach i mawiam często przy tej okazji. Napisałem krótko, bo miałem dużo czasu. List Jakuba to moje pierwsze podejście lata gdzieś 2014-15. Później podejście takie z doskoku. I 2.19 to jest kolejne podejście, więc miałem dużo czasu. Nie? I no, dzielę się z tym, co mi tutaj wyszło. Głównymi odbiorcami są biedni i bogaci, dla których Jakub ma określone przesłanie. Tutaj dygresję zrobię. Biedni, bogaci, mądrzy, głupi, Żydzi, Grecy i tak dalej, to co Hani zwraca uwagę, że różnego typu mogą być linie podziału między ludźmi wierzącymi. Ponieważ jest to natchniona księga Bożego Słowa, więc ma też uniwersalne przesłanie dla mnie, dla każdego z nas. Rozpoczyna Jakub od zachęty, by z radością spoglądać na wszelkie próby, jakie przychodzi nam znosić, widząc ich błogosławiony rezultat. Ponad bólem dostrzega się cel. Ból bez celu to jest cierpienie nie do zniesienia. Wzywa też Jakub swoich pierwszych odbiorców i każdego z nas do tego, by być wykonawcą słowa, a nie tylko słuchaczem, który zapomina. Będąc zrodzeni przez Boga, mamy być właśnie skorzy do słuchania, a nie skorzy do mówienia czy trwania w zagniewaniu. Prawdziwa pobożność polega na niesieniu pomocy sierotom, wdowom oraz nieplamienie się światem. Każdy z nas musi pamiętać,
że jeśli możemy dobrze czynić, a tego nie robimy, to dopuszczamy się grzechu. Widzicie, jakie teksty stoją za tym moim podsumowaniem. Drugi akapit. Wiara bez uczynków jest martwa, co potwierdza historia Abrahama i Rahab. Język ukazuje Jakub jako małe źródło potężnych problemów. Prawdziwa wiara musi być pełna uczynków, w tym właściwego używania języka według mądrości z góry, w łagodności właściwej dla mądrości. Ta łagodność właściwa dla mądrości dla mnie jest bardzo ważnym przesłaniem listu Jakuba. I dalej mówi, jest prawdziwie czysta ta mądrość z góry, pokojowa, życzliwa, zgodna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Owoc sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju tym, którzy czynią pokój. Tu dosłownie zacytowałem z Jakuba 3:17-18. Martwa wiara również ma swoje plugawe uczynki, a jest kierowana mądrością demoniczną, przyziemną, przejawiającą się w gorzkiej zazdrości, rywalizacji, które są przyczyną zamieszania i wszelkiego złego dzieła. Jakże ważne jest zatem pielęgnowanie uczynków wiary, takich jak śpiewanie pieśni, modlenie się, wezwanie starszych w przypadku choroby czy grzechu. Mocno akcentuje Jakub wartość modlitwy, szczególnie za braci cierpiących i uwikłanych w grzech. Taka wytrwała modlitwa sprawiedliwego w intencji niedomagającego brata lub siostry ma wielką wartość. To naprawdę piękny czyn wiary, który może mieć wpływ na uratowanie duszy od śmierci i zakrycie mnóstwa grzechów. W głównym akcencie listu piętnuje Jakub żądze i namiętności będące przejawem egocentryzmu oraz duchowe cudzołóstwo ze światem rządzonym przez diabła. W kontraście wzywa nas do pielęgnowania właściwych postaw, pokory i oddania ducha, którego Bóg pragnie. Oddanie Bogu całego siebie i oddawanie Ojcu według słów Pana Jezusa czci w duchu i w prawdzie. Amen. Przed nami ostatnia, najdłuższa przerwa. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że tekst listu Jakuba będzie nam jeszcze bliższy, jeszcze bardziej zachęci, wezwie nas do czego ma wezwać. A do czego ma wezwać, to niech to będzie już osobista refleksja każdego. Za chwilę będziemy mieli wspólny posiłek. Też chciałem pomodlić się jeszcze. Dziękujemy Boże za ten czas naszego wspólnego spotkania przy tym stole, na którym rozważaliśmy Twoje słowo z listu Jakuba. Dopomóż, aby to takie ogólne spojrzenie, które jest podsumowanym tego studium, które trwa od kilku miesięcy w tym miejscu, było dla nas przejrzyste, by pokazało kierunki tego listu i przede wszystkim by pokazało nam przesłanie dla nas osobiście. Dopomóż, abyśmy czerpali z niego i było to powodem, przyczyną do naszej przemiany. Ale chcemy w pokorze, Boże, przyjść do Ciebie, w uniżeniu, prosić o Twoją pomoc, Twoje wsparcie w tych naszych zmaganiach, w naszych walkach, bo świadomi jesteśmy, że nie domagamy i potrzebujemy Ciebie jako tego, który nas pokrzepi, podniesie, poprowadzi. Prosimy i wierzymy, że wysłuchasz tej modlitwy, bo płynie ona ze szczerego serca i z wiary. Daj nam, Boże, tego właściwego ducha, i weź naszego ducha. Chcemy oddać Tobie całego siebie i prosimy, byś Ty rządził nami, Ty nami kierował. Dziękujemy też za to, że będziemy mogli teraz spożyć ten posiłek dla ciała. Pobłogosław go. Także dziękujemy za siostrę, która go przygotowała. Pobłogosław to. Niech to będzie też jeszcze dobry czas, jaki będziemy mieli wspólnie przy tym stole, przy spożywaniu tego posiłku, przy wspólnych rozmowach. Chcemy, Boże, byś ze wszystkiego odebrał cześć, chwałę i uwielbienie w drogocennym imieniu Pana Jezusa. Amen.